was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Battlefield 3 Tryb Rush. To jest taki tryb, który polubiłem ostatnio dosyć mocno. Nie jestem do końca pewny czemu. Zawsze lubiłem taką bardziej statyczną rozgrywkę, jaką dawała możliwość pilnowania stałych punktów. Czyli Conquest. No ale polubiłem teraz ten, no i się w niego bawię. To jest Sharky Peninsula, czyli ta jedna z tych nowych map. Jestem bardzo ciekawy, o, czołg nadjeżdża, niedobrze, niedobrze. I gramy w trybie hardcore. Ale walą, wow! Ale nas skosili, widzicie, tam dwa trupy. Ja coś zabiłem, czy nie? Coś zabiłem. Kogoś przygwoździłem również też. Cisną. Te mapy z dodatku są po prostu fenomenalne. Nie umywają się do nich te najnowsze z Battlefield 3. Ale miałem respawn. Skąd to strzelają? Stamtąd gdzieś! I teraz gazu. Dawaj, dawaj, chłopie, jest! Kurde, ale już uzbroi ładunek, niedobrze. Może mi się uda... Kurde, moździerz mam jeszcze. Ale dobra, przeładujmy tą purchawkę. Ach, to była akcja. Nic bardziej mnie nie dobija niż zespawnowanie się na jakimś punkcie. I potem natychmiastowy zgon. Co do licha. To jest tryb hardcore, a nie tak... Może dlatego, że przez szybę strzelam. Wow, ale koszą. No zobaczyli mnie, to koszą. Co mają robić? Wow, no tak, ci z RPG-ami jak zwykle będą teraz cisnąć tutaj. Trzeba to jakoś sprytnie się zachować, bo... Gin, przepadnij! Nic nie mogę zabić. Co jest do licha grane ciężkiego? To było do przewidzenia w końcu. Chyba rozwalili ten punkt, dlatego tu weszli. Mnóstwo akcji od samego początku. To tu był ten ładunek. No tak, stałem na nim. Pilnuj schodów. Przede wszystkim zamieńmy moździerz na Claymora. Teraz to już właściwie po fakcie, ale... Czy ja go zabiłem? Coś go zabiło. Możesz, kurde, co to jakieś nieśmiertelne to towarzystwo? Nic nie mogę, cholerka, robić. Rozbroili ładunek, rozbroili. Oj, ciężkie mają życie atakujący, naprawdę ciężko się tu dostać do tego punktu. Idą, ale idą, ciągle idą. Kurczę, jak na hardcore. Może dlatego, że ten karabin ma tłumiki. Trzeba było wbiec do budynku i bronić. Może by zmienić ten tłumik. Teraz to i tak wiadomo, gdzie jestem, prawda? Chyba wywalę ten tłumik. Dobra. Dostosujmy to. Czy zdążę jeszcze, zanim nas tutaj... Tłumik dźwięku, tłumik pomieni. Większy magazynek? Niech będzie większy magazynek. Gazu! Ciągle. Wow, rakieta przyleciała. Claymorek, niech tutaj stoi. Ej, to nie jest hardcore. Kurczę, jak ja nienawidzę wybierać map na normalu. Przez to, że wybieramy mapy na normalu. To z takiego solidnej rozgrywki robi się taki arkadowy, taka arkadowa trochę strzelanina, no ale dobra, dobra, już tu jesteśmy, to nie będę się wycofywał. Dym, kurczę, pociski latają. O, biegną. Gin, łajdaku. Rakiety śmigają. Gdzieś ty się schował. Pilnują. Spróbujmy z dachu w takim razie. Może na dachu da się ich trochę ostrzelać? Na pewno tak. Ależ tu jest pięter. Ta mapa jest po prostu cudowna. Stawmy tu jeszcze Claymore na wszelki wypadek, gdyby się ktoś... Shit.
nie mam ikonek. Zastosowałem taką specjalną komendę. Tutaj tych bocznych amunicji i tak dalej. Zastosowałem taką specjalną komendę. Można trochę zmienić układ. No może bym w końcu kogoś zabił. Układ interfejsu, tak żeby nie było widać. Ja cię kręcę. Na każdym kroku. Ile tu jest osób w ogóle? Po 32, no to nie jest tak strasznie dużo. To może co, weźmiemy snajperkę? Ona co prawda nie skłania do takiej SKS. Czy ja tutaj mam jakiś osprzęt na tym? Ja bardzo lubię ten amerykański karabin, ale teraz sobie tym nie pogram. Czy ja na SKS-ie mam... dostosujmy to sobie. Ja też mam czasami skłonność do brania snajperki i używania jej bez... zaraz, to nie ta klasa. To nie ta klasa! Błagam cię, chłopie. Gdzie jest zwiadowca? Tu. Wyposażenie. Bez celownika, ale tu jest celownik. Dobra. Zobaczmy, jak ten SKS się sprawdzi. A, już strzelają. Ja pierdzielę. Wada trybu rush polega na tym, że z reguły spawnujemy się w miejscu, w którym jest pełno przeciwników. No, takie życie. Dobra, idą od tej strony. Czyżbyśmy się już przemieścili? No nie. Ajajajajaj. Trzeba dołączyć do drużyny i się spawnować na ludziach. Dobra. Oni zamiast atakować będą tutaj pilnowali spawn pointów. To jest ten element gry, którego nie lubię. Właśnie w raszu. Można zajść drużynę broniącą się od tyłu. No dobrze, wróćmy do swojego starego, dobrego wyposażenia, bo tu widzę te zmiany niespecjalnie się sprawdzają, ale spróbujmy jeszcze raz tak. Fuck! Nie z tej strony! Rok, obróć się w lewo, nie w prawo! Wow, kurde, mol, kamperstwo na pewno w pełnej krasie. No ale dobrze, niech kampują. No miałem dołączyć do drużyny. Och, drużyna. Jestem w drużynie. Ja pierdziu. Czołgajmy się. No jak raz teraz się spawnowałem w dobrym miejscu do przeciwników. No nie. Dobra, koniec tej mapy, ale to nie znaczy, że się tak poddamy łatwo. Wszedłem do gry w połowie, także nie miałem przyjemności pokazywania wam tego. O mój Boże, 3 do 7, no cóż. Tak, w raszu tak bywa, ale z reguły to broniący się mają więcej zabić. No ale widzieliście, jak się spawnowałem. Co chwilę się spawnowałem i ginąłem. Kolesie się dobrze ustawili. Muszę sobie odblokować tą broń, żeby to zrobić. Muszę dwa razy z mortara kogoś zabić. A trochę mi się nie chce tego na razie robić. Nie chce mi się tego odblokowywać, bo mortar mi działa na nerwy. Hej, hej, witam was. Ponownie. Albo po dłuższej, albo po krótszej. O, teraz my atakujemy, fantastycznie. Szturm na Karkand w trybie rush. Tego jeszcze nie miałem przyjemności pokazywać. Znaczy, miałem chyba w pierwszym odcinku, w jednym, który kręciłem też dzisiaj. Jako obrońca, teraz będę jako atakujący. Zobaczymy tą sytuację z innej perspektywy. Fantastyczna sprawa. Pamiętam, że no już można biec, czy nie można biec. No rany Julek. Nie mam tych zegarów, już cisną, już strzelają. Widzicie, co tam się dzieje? Spróbujmy być sprytni. Wow, już budynek tam miał przykre zderzenie. Chyba ten poprzedni. Może tu się będzie próbował wspiąć. Aha! Ale mnie szybko wypatrzył cwaniak. Ja tu leżę, mam dobrą pozycję, a ten wbiega, skacze po kamieniach i wali mnie prosto w głowę. Ale leżący ma... leżącego trudniej trafić, ale jak się go trafia, to z reguły w głowę, bo jego głowa jest z przodu. No to sprawa oczywista. Frag Hear. To znam, pamiętam, kojarzę tego nika, bardzo dobry gracz. Przerażająco dobry, przynajmniej w porównaniu do mnie. Jak grał w przeciwnej drużynie, to parę razy mnie strasznie, strasznie załatwił. Brak ikonek nie wskazuje też na to, że tutaj mój towarzysz może leżeć martwy i w związku z tym... A może to w trybie HC już mi się wszystko myli.
No, spanujmy się tutaj na tym. O, jak fajnie! Pojazd, pojazd! Uważaj na miny. Szkoda, że nie mam dostępu do tej lufy tutaj, no ale cóż. O, czołg, czołg! Dobra, spróbujmy się tu jakoś delikatnie przyczaić. O Boże! No tak, ja jestem... To jest moja cecha charakterystyczna. Ja nie mam refleksu. Zostałem przez naturę wyposażony... Przez naturę zostałem wyposażony w kilka zalet, ale wśród nich nie znalazł się refleks. Zatem muszę nadrabiać sprytem. O, znowu mi ktoś podniósł. To mi nawet pomogło. Dobra, spokojnie. Poleżmy tutaj przez chwilę, bo... Może znowu mnie ktoś podniesie, może nie. Przydałoby się zająć jakieś spokojne miejsce. No! Czołgiści. To było fajne miejsce. Tylko kolesie wiedzieli, że tu jesteśmy. No i czołg jeździł po przekulicy, to też raczej nie uprzyjemnia zabawy. Zobaczymy, co ten tutaj kolega frak kombinuje. On jest naprawdę dobry. Doskonale. Unieszkodliwiliśmy cel. Jakbyście potrzebowali... Wow. Ale wślizgiem... Wślizg zrobił na twarz. Dobra, gdzie są kolejne punkty? Widzę, że ta drużyna tutaj naprawdę sobie fajnie radzi. I bardzo mnie cieszy. Za tym kolesiem warto biegać. On naprawdę jest szybki, ma niesamowity refleks i przy okazji gra mądrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. To przyjemnie zawsze zagrać z kimś, kto tak gra dobrze. Można się czegoś nauczyć. Ej, tam pełno jak mrówków w tym budynku. Fajnie byłoby tam dorzucić granatem, ale nawet nie będę patrzył na efekty. Chyba dorzuciłem, ale czy coś komuś zrobiło to? No, wychylcie się jeszcze. Cóż, należało mi się. Ktoś mi dziabnął mój nieśmiertelnik. Trudno. Przyjmijmy to z uśmiechem. A w środku wypłaczmy się do wewnątrz. Znaczy, do wewnątrz się wypłaczmy. Spełnujmy się może tutaj. Jak ja to przeżyłem, to nie wiem. Dobra, lepiej nie blokować przejścia, żeby chłopakom tutaj nie psuć zabawy. O, kurde, mol. Wow! Tam z tyłu ze mną stało chyba 7 chłopa. I ten i mnie trafił? O kurde, z porządną spluwą tam wpadł. O rany, ale nas koszą. Popatrzcie po prawej stronie na listę zgonów. Niesamowita sprawa. No cóż, no cóż. Mapy w trybie rush są trudne, trudne. Każdy spawn point, bo jest ich oczywiście określona ilość, można fantastycznie obstawić, jeżeli się jest drużyną broniącą. I ludzie to robią, i trudno ich za to winić. Trzeba tak grać, żeby wygrywać. Mamy kierowcę. Postrzelamy sobie teraz, może się uda. Ciężko się gra pojazdami pancernymi, bo z racji tego, że już nie raz o tym mówiłem, że bronie przeciwpancerne świetne są przeciwko piechocie, to dużo graczy ich używa. Nie tylko, więc dużo graczy ich ma. Zatem pojawienie się pojazdem przeciwpancernym w takich... pojazdem pancernym, opancerzonym, no nie gwarantuje jakiejś wielkiej... Nie,
wiem, co tu się dzieje zupełnie. Coś tam trafiłem. Dobrze, spróbujemy wysiąść z tego pojazdu, jak będziemy gdzieś w jakimś zaułku. Okej, podło... Kurde, akurat za lupą się schował koleżka. Go czy nie? Coś tam zabiłem, dobrze, nie jest tak źle. Chciałbym wysiąść, ale żeby wysiąść, trzeba mieć do tego bezpieczne miejsce. Nieraz się bawię w takie... Tu będzie dobre miejsce przy moich ulubionych krzakach. Trochę uspokoimy sytuację. Ktoś tam strzela, ktoś tu strzela, ale skąd? Jakbym był... Rzućmy tam profilaktycznie granat na ten dach. Ups! Wiatr chyba wie, bo... Kurde, granat spadł mi na głowę. Dobra. Oni tam są na ulicy, patrzcie. A widzieliście kolesia na dachu? Może się tu wychyli. Spokojnie, powolutku. Aż tam tak wysoko by był? Tam pewnie jest jakaś drabinka. Wiem, że na ten budynek, który jest po mojej lewej. A, tutaj ten... Ciekawe, czy to wrogi, czy to nasz. Okej, okay, rozbiliśmy te dwa. Wow, ale moździerz walnął w dach budynku. Jeżeli tam ktoś był, to chyba już go nie ma. Do mnie strzelali, nieważne. Trzeba uciekać w panice, ale uciekać. Mam wrażenie, że jakoś tak z tyłu. Chyba, że to... O! Zwiecha. Cóż, bywa i tak. No cóż, to by było zatem na tyle. Być może niezbyt emocjonująco, ale mi się grało bardzo przyjemnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa!